Nowy Stumble Pass oraz nowy darmowy skin. A więc widzę, jak możecie zobaczyć, jesteśmy teraz w lobby i jak możecie zobaczyć po moim niku, zostaliśmy wraz z Evelą twórcami Stumble Guys. No i dzięki temu ja jak na razie mam czerwony nick, mam nowe darmowe skiny. Jak wiecie, kiedy jesteście właśnie twórcą, no to dostajecie skina, na przykład takiego influenzora. Mam nadzieję, że dobrze to wszystko czytam. Oraz dostałem jeszcze Frozen Valkyrie. Także tak wyglądają te oba skinki. Dzisiaj tymi skinkami zagramy, ale to nie wszystko, bo dzisiaj wraz z Evelą przegadamy sobie nowy Stumble Pass, ponieważ jak wiecie, ma wejść już bodajże za 7 dni i 13 godzin, wtedy kiedy my to nagrywamy. Nowy Stumble Pass oraz oglądajcie do końca, ponieważ mamy informacje o nowym, totalnie darmowym skinie, kiedy on dokładnie będzie, przez jaki czas oraz jak go będzie można zdobyć. Jak widzicie, ja nie mam czerwonego niku, także dla mnie wszyscy musicie zostawić łapkę w górę na pocieszenie. No i oczywiście subskrybować nasz kanał, chociaż to niech będzie czerwone tutaj u mnie. Okej, a więc widzowie, zaczynamy. My będziemy sobie tutaj grali oraz będziemy opowiadać o nowym Stumble Passie, także wszystko po kolei sobie teraz przegadamy, a żebyście tutaj coś mieli też na ekranie, to będziemy grać z Evelą. I słuchajcie, jeśli chodzi o pierwszego skina, który będzie dostępny w nowym Stumble Passie, ja bym to nazwał, że to będzie taki Kangurek Kao. Nie wiem, czy kiedykolwiek graliście w Kangurka Kao. On, jak wiecie, miał właśnie rękawice oraz był kangurem i dzięki temu właśnie, no ja to sobie tak kojarzę właśnie z Kangurkiem Kao, także tak ten skin ma wyglądać. Tutaj widzicie pierwszą stronę, no i oczywiście mamy tutaj kolejnie random skina, którego będziemy sobie losować, żebym ja przeszedł w ogóle teraz tutaj. Następnie będą żetony, oczywiście jeśli chodzi o płatny Stumble Pass oraz 50 gemów. Na dole oczywiście mamy darmowe gemy oraz darmowe losowania. Ewela, co ty myślisz o tym pierwszym skinie? Wydaje ci się, że to będzie fajne, czy nie? Gram bardzo dużo w Kangurka, także to będzie taki sentymentalny skin dla mnie, już przeszłam na metę, a ty, Rafał, widzę, że tam się skupiłeś i nie wiadomo, czy dojdziesz. Tak, ja już tu stoję, ja już tutaj jestem, także przechodzimy. I słuchajcie, jeśli chodzi o tą pierwszą stronę tego Battle Passa, moim zdaniem jest mega fajna. Przechodzimy zaraz do drugiej. Druga runda i druga strona. Słuchajcie, na drugiej stronie będziemy mieli nową emotkę oraz, czekajcie, nie, to przepraszam, to będzie nowa emotka oraz losowania 10 żetonów, 10 gemów, także tak ten Stumble Passik będzie wyglądać. O, choinka, dobra, możemy przejść dalej. I słuchajcie, jeśli chodzi o darmowe rzeczy, no to jak wiecie, będą to darmowe losowania, będą to żetony, będą to gemy, czyli coś, co dostajemy zawsze, ale ten gwarantowany skin będzie to właśnie ten kangur oraz, jak wiecie, ta rękawica nie jest przypadkowa, ponieważ mamy dostać też taką emotkę. Znając Rafała, to na pewno będzie trollował tą nową emotką, ale wszystko może się zmienić i to może ja będę trollowała właśnie tutaj w tym finale i wygram. Pewnie część z was już wie, jak właśnie będzie wyglądał ten nowy Stumble Pass i jak wiecie, prawdopodobnie będziemy mieli, w sumie nieprawdopodobnie, a na pewno będziemy mieli dwa skiny, które dostaniemy na pewno, czyli Kangura oraz dostajemy Senseja, ponieważ on jest na kolejnych stronach. Ej, żebym ja tutaj nie spadł. Następnie będzie to właśnie ten Sensei i po Senseju w miejscu numer 30 będziemy mieli nową emotkę, która odpycha. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Czy to będzie coś na zasadzie właśnie takiego wślizgu, tylko uderzenia? Jak, Ewela, myślisz? Mam się do tego pojęcia, mam nadzieję, że będzie to coś fajnego i właśnie, że to będzie ala taki wślizg. Dzięki temu, że mamy tutaj czerwony nick, to mniej nas widać na tych boksach. A ty, Ewela, widzisz mój czerwony nick, czy nie? Tak, ja tutaj zazdroszczę Rafałowi, chociaż nie ukrywam, że ten zielony mi się bardziej podobał, no ale ten czerwony jest dużo bardziej oryginalne, no bo mało kto... No, jak możecie zobaczyć, zostaje całe boty, same boty, więc prawdopodobnie to wygramy, ale by to było niesamowite, jak ja bym teraz tutaj zginął. O, choinka, ty, ale ja mam farta. Ej, ten gość stoi w miejscu i on wygra. Także widzowie, jeśli chodzi o samego Stumble Passa, no to dwa skiny, które mamy na pewno... Kangurek i Sensei wraz z emotką, także to by było na tyle, jeśli chodzi o karnet. W karnecie w sumie nie ma jakichś wielkich rzeczy, tak szczerze. Ej, żeby... grasz? No właśnie, ja nie wiem, dlaczego tam bomby... Ej, dajcie... Dobra, wygrana. Bom. Ej, co jest grane? No to jest jakiś żart. Po prostu... To jest jakiś tutaj ukryty ninja, mi się wydaje, w tym skinie. Dobra, wygrałeś. Jesteśmy już w kolejnym meczu i słuchajcie, jako że przegadaliśmy tak naprawdę już Stumble Passa całego. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli, żebyśmy go całego kupili, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że odcinki są bardzo często. No i słuchajcie, jeśli chodzi o darmowego skina. Darmowy skin ma pojawić się dopiero w lutym, z tego, co mam tutaj napisane, ponieważ będzie to za darmo. Przez tylko i wyłącznie dwa dni, ponieważ to będzie przez weekend 24 lutego, co ciekawe. W ogóle nie wiem, dlaczego dopiero to za miesiąc będzie, a nie wcześniej, no ale być może... Tutaj mamy napisane, że to jest karnawał,
Celebrator Stumbler. No, nie wiem, dlaczego akurat za miesiąc, ale dokładnie za miesiąc od tego, co mamy teraz aktualnie, będzie taki darmowy skinek i darmowy skinek właśnie wygląda w ten sposób, który wam zaraz pokażę. Runda numer 2 i słuchajcie, przejdźmy do tego skina, jak on będzie wyglądał. Tutaj teraz wam się wyświetla, jak ten skinek będzie wyglądał i właśnie tak jak mówię, to będzie dopiero w lutym za miesiąc, za 8 dni mamy właśnie dostać Stumble Passa i ten skin będzie do odebrania tylko i wyłącznie przez 2 dni przez weekend, także tak to ma wszystko wyglądać. Ewela, czy ty jesteś tym coś... O, ej no, zobacz ją! Co jest? Cię kręcę! Ej, tutaj Easy Win będzie z Rafem. W ogóle ja ci teraz nie mogę rozpoznać, gdzie ty jesteś, bo masz takiego bardzo takiego kształtem przypominającego do innych skinów właśnie tutaj skiny. Chyba nie, ale jest tutaj problem, dlatego że zaczynam... A nie, już jest w sumie dobrze. Dobra, wykośmy ich jeszcze tutaj stąd. Aha, to mi dało w ogóle gdzie indziej. Wykośnimy to my was za chwilkę tutaj. O, Rafa! Siema! O nie, Ewela, co ty robisz? Także widzę, dawajcie znaka w komentarzu, jak wam się to wszystko podoba. Tutaj, jeżeli mogę powiedzieć moją opinię, to bardzo mi się podoba ten skin kangura, ale troszkę jestem zawiedziona, że tutaj właśnie ten karnet wychodzi w okresie walentynkowym, a niestety właśnie tutaj nic z walentynkami za bardzo. Patrz, 200 IQ. Nie, karnet za 8 dni, Ewela. No dobrze, dobrze, ale teraz kolejne święto, jakie jest, to są właśnie walentynki i ja już jestem tutaj nastrajana właśnie na 14 lutego. No i słuchajcie, takim sposobem zaraz wygrywamy to wszystko. Ewela, aha, ty musisz, ja tu... nie? Ty musisz. Co muszę? No odejdź stąd. Odejdź stąd. Czy to nie ja? Aha, to ja! Nie wiedziałam, że to ty! Dobrze, dobrze! Nie wiedziałam, o co ci chodzi, że muszę, nie wiem, gadać coś, jakieś głupoty czy coś. Ja ale mnie ktoś uratował. Ewela, 4 sekundy. Tak, wygraliśmy. Okej, jesteśmy w finale. Pasuje wygrać nowym skinkiem oczywiście tutaj. I tak to się stanie. Aha. Elo, w kosmos sobie lecę. W ogóle dajcie znać... Dajcie znać w komentarzu, który waszym zdaniem skin jest fajniejszy. Ja tutaj głosuję na kangurka, ty Rafał, komu oddajesz głos? Ja myślę, że ten sensei będzie fajny, ale kangurek będzie jeszcze lepszy. Więc kangur. Kangur i darmowy czyli skin kangur, też fajny. Kangur ma 2 punkty. Wy tutaj piszcie w komentarzach i podliczymy to później wszystko i damy wam znać w kolejnym komentarzu, w kolejnym odcinku, przepraszam, kto wygrał. Patrzcie się, trzeba iść zawsze na środek. Bo wtedy brawo. Będziemy... Nie, na środek i polecimy w dobrą stronę. Okej, okay, i... Mówiłam, że w lewo? Nie, mówiłaś, że w prawo właśnie. Także widzowie, wygrywamy. Jak to jest pierwsza wygrana jako twórca, więc zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i wbijajcie na ten odcinek. Trzymajcie się, na razie, piona!